Osłabienie, gorączka, spadek masy ciała, ból brzucha czy biegunka to bardzo ogólne objawy, które mogą świadczyć o wielu procesach chorobowych. Jednak w niektórych przypadkach mogą być związane z dysfunkcją w obrębie jelit. Jedną z coraz częściej spotykanych dolegliwości jest choroba leśniowskiego Crohna. W związku z tym dzisiaj przedstawię Wam kilka podstawowych informacji na ten temat. Cześć, ja nazywam się Małgorzata Bekier, witam Was na kanale Gdzie Polek i jak już wspomniałam, porozmawiamy dzisiaj o chorobie leśniowskiego i Crohna. Fakt. Choroba leśniowskiego Crohna jest przewlekłym stanem zapalnym o nieznanej przyczynie. Choroba leśniowskiego Crohna zaliczana jest do grupy nieswoistych zapaleń jelit. Najczęstszą lokalizacją zmian zapalnych jest końcowy odcinek jelita krętego, jelito cienkie i grube oraz samo jelito grube. W związku z tym pacjenci skarżą się na bóle brzucha, problemy z wypróżnianiem, biegunki. Czasem występuje u nich również specyficzne kłucie przypominające zapalenie wyrostka robaczkowego. Mit. Chorobę Crohna można łatwo zdiagnozować na podstawie samych objawów. Choć coraz więcej i częściej słyszymy o różnych problemach jelitowych, również o chorobie Crohna, nie oznacza to, że można ją zdiagnozować tylko na podstawie wymienionych objawów. Pacjenci, u których występują wspomniane dolegliwości, z reguły kierowani są bezpośrednio przez internistę lub gastrologa na badanie kolonoskopowe, które umożliwia obejrzenie całej powierzchni jelita. Pomocne w wykryciu stanu zapalnego w przewodzie pokarmowym mogą być też badania laboratoryjne krwi, OB, białka C-reaktywnego, czyli CRP i inne, które lekarz uzna za pomocne w postawieniu diagnozy. Fakt. Nie ma jednego konkretnego leku, który mógłby całkowicie wyleczyć chorobę Crohna. Niestety na ten moment nie znamy sposobu na całkowite wyleczenie choroby leśniowskiego Crohna. Nie ma leku, który mógłby przynieść trwałą ulgę pacjentowi. Jednak warto zaznaczyć, że objawy choroby pojawiają się falowo, w związku z czym celem leczenia jest maksymalne wydłużenie okresów lepszego samopoczucia i zminimalizowanie stanu zapalnego oraz bólu. Lekami, które stosuje się w leczeniu choroby Crohna są m.in. leki przeciwzapalne, jak na przykład prednizolon czy budesonid, stosowane najczęściej, gdy u pacjenta pojawiają się nasilone objawy choroby, antybiotyki, jak na przykład metronidazol czy cyprofloksacyna, na zakażenia, które mogą wystąpić zarówno jako jeden z symptomów choroby, ale także jako jej powikłanie, ponieważ chorobowe zmiany w błonie śluzowej jelit sprzyjają właśnie różnym zakażeniom. Stosowane mogą być też leki biologiczne, czyli różnego rodzaju przeciwciała, leki immunosupresyjne, ale też dość popularne są preparaty z mesalazyną, która działa miejscowo w jelitach. Niestety bardzo często może być też konieczne dodatkowe leczenie objawowe z wykorzystaniem leków przeciwbólowych czy przeciwbiegunkowych. W wielu takich przypadkach warto zasięgnąć porady farmaceuty lub lekarza, aby zapobiec interakcjom między stosowanymi już przez Was lekami. Więc jeśli macie wątpliwości w związku ze stosowaniem konkretnego preparatu, to zapraszam Was do zadawania pytań farmaceutom na stronie Gdzie Polek w zakładce Zapytaj farmaceutę. Link do niej zostawiam Wam również na dole w opisie filmu. Mit. Wystarczy stosować lekkostrawną dietę, aby objawy choroby nie nawracały. Utrzymanie długiego okresu tzw. remisji wymaga współpracy pacjenta, stosowania się do zaleceń lekarza, obserwacji swojego organizmu i wprowadzenie zmian w swoim stylu życia. Bardzo ważne jest, aby zaprzestać palenia papierosów oraz zapobiegać odwodnieniu organizmu czy niedoborom witamin, szczególnie witaminy B12. W tym celu konieczna jest modyfikacja diety, jednak nie wystarczy, aby była ona tylko lekkostrawna. Dlatego warto jest skonsultować to z dietetykiem, aby pomógł w dobraniu odpowiedniej diety. W przypadku różnych chorób jelit warto też pamiętać o tym, że stres może wpływać na intensywność występowania objawów oraz o tym, że nieoceniona w wielu przypadkach okazuje się rozmowa i zrozumienie ze strony najbliższych. Jeśli film Wam się podobał i chcecie być na bieżąco, to zapraszam Was do subskrybowania naszego kanału na YouTube, a tymczasem żegnam się z Wami i do zobaczenia w kolejnych materiałach. Trzymajcie się ciepło, cześć!